RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Dzień dobry, witam serdecznie. Mój i Państwa gość Bronisław Dudka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W kalendarzu 1 kwietnia przyznaję. Przez chwilę zastanawiałam się, czy jakiegoś psikusa Panu nie spłatać, ale stwierdziłam, że to obejdzie się bez. Mamy tak wdzięczne tematy do rozmawiania. Zaczniemy od jedzenia. Akurat do śniadania wydaje mi się temat bardzo wdzięczny. Chleb podegrodzki, bardzo zdrowy, bardzo smaczny, ciężki. Zresztą mówimy o nim dzisiaj na naszej antenie. Sakiewki ziemniaczane, to te z okolic Gorlic, czy wreszcie placki pasterskie, przysmak Młodowa Rytra, Obidzy. Nie jeden raz tam tymi przysmakami się zajadałam. To produkty, które być może trafią na listę produktów regionalnych. Są to już produkty tradycyjne, ponieważ zostały dwa dni temu uznane przez Radę Produktu Tradycyjnego za trakowe i zostaną teraz wpisane przez Ministerstwo Rolnictwa na listę produktów tradycyjnych. One regionalne zawsze były, natomiast te takie naprawdę regionalne produkty to są produkty, które są rejestrowane już w Unii Europejskiej, w związku z czym my je nazywamy regionalne potocznie, natomiast te regionalne to jest właśnie oscypek, to są właśnie te takie naprawdę. Czyli na tę listę się dostać, to już naprawdę trzeba się starać bardzo. Tak, to już jest kwalifikacja unijna, natomiast tej kwalifikacji krajowej te produkty, które Pani wymieniła, są już produktami tradycyjnymi i również śmietana, zsiadłe mleko i masło z limanowej. W okolicach śniadania ciężko takie tematy poruszać, szczególnie jeśli Państwo jeszcze przed śniadaniem, ale w takim razie to od razu zapytam Panie Dyrektorze, dlaczego tak ciężko dostać się na tę listę? Trzeba przygotować dobrze trzeba przygotować wniosek, trzeba udowodnić co najmniej 25-letnią produkcję taką. Czyli jak kiełbasa lisiecka podobnie, tak? Tak, jak kiełbasa lisiecka, z tym, że są to tam też produkty takie, które kiełbasa lisiecka już jest nawet regionalnym produktem i zarejestrowany w Unii Europejskiej. Natomiast są to produkty, które wymagają dokładnego opisu i mało tego, taki produkt tradycyjny znajduje się, jest oficjalnie jakby ogłoszony, że jest i w zasadzie zrobić go może każdy pod warunkiem, że zachowa procedurę. Tylko teraz z tą procedurą trzeba sobie poradzić. Trzeba sobie poradzić, ponieważ bardzo często na przykład mleko z limanowej, czy zsiadłe mleko z limanowej. Czy placki pasterskie z limanowej. Ale może powstać druga mleczarnia i robić też takie mleko. Czyli wtedy chodzi dokładnie o ten region, z którego pochodzi. Tak, tak. No potem tak naprawdę duże sieci handlowe potrafią się mocno tym szczycić i kiedy ściągają jakieś produkty z Włoch, z Niemiec, z Austrii, czy z każdego innego państwa w Unii Europejskiej, to dopisują i jest to bardzo ważne dla nich i wtedy pewnie przepuszczają. I cena rośnie, że jest jakiś produkt lokalny, regionalny, certyfikowany i tak dalej. Owszem, trzeba tylko pamiętać, że troszkę inne są procedury na zachodzie i tam w zasadzie produkt, który już jest regionalny, no czasami ma cechy produkcji przemysłowej. Także to też trzeba pamiętać, że tak też bywa, prawda? U nas to, takie rzeczy się nie zdarzają. Bywa, znaczy dobrze, jak jest to produkcja seryjna i można ją kupić gdzieś w sklepie, na przykład tak jak śmietany z limanowej, ale jednak są to produkty bardzo oryginalne. Natomiast tam bywa często, że jest to po prostu przemysłówka, tylko że robiona pod pewnym szyldem. Powiem tak, nasze produkty, te regionalne, tradycyjne, są dużo lepsze niż te zachodnie, pewniejsze, że tak powiem, podobnie jak zresztą ekologiczne. Dobrze, ale co w takim razie, Panie Dyrektorze, zrobić, żebyśmy my, mieszkańcy regionu, o tym też wiedzieli? No cóż, popularyzować, jeszcze raz popularyzować, bo są to rzeczy bardzo dobre. Rada Produktu zbiera się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w zależności od tego, ile tych produktów jest, kiedy zbierze nam się powiedzmy z 5 i więcej produktów, to się zbieramy i rozpatrujemy te wnioski. Wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu, dlatego te produkty są najbardziej dla nas, no pewnie świadomość, podświadomość. Jak idziemy do sklepu, najczęściej wpadają do naszego koszyka, które pewnie są najbardziej znane. Do tego jeszcze w grę wchodzi cena, która jest obniżana w momencie, kiedy dużo produktów ląduje na sklepach półkowych. Czy rodzimi producenci mogą sobie z tym poradzić? Czy ta cena może być taka, żeby była istotna dla nas? Powiem tak, dzisiaj coraz więcej klientów szuka do jakości produktu, a nie ceny. Bo za masło zapłacimy 2 zł albo 5, prawda? Tak, tak. Te produkty na przykład, które tradycyjne znajdują się często w bardzo drogich sklepach i tam ludzie płacą za nie duże pieniądze, ponieważ wiedzą, że to są produkty dobre. I zdrowe. A na to zdrowie kładziemy coraz większy nacisk. Dobrze, jeśli chodzi o jedzenie, byłoby na tyle. Państwu życzymy oczywiście smacznego i z serca polecamy produkty regionalne. Biorąc pod uwagę to, że wiosna właściwie się zaczyna, ruch widać i to nie tylko u rolników, sadowników, ale także u tych, którzy mają maleńkie ogródki, na przykład działkowe w okolicach Nowego Sącza. Tutaj jak się ma swój koperek albo swój szczypiorek, to wiadomo, że szczęście pełne. Ten ruch bierze się także
z dopłat unijnych, tak, prawda? Jest to okres składania wniosków o dopłaty obszarowe. No niezwykle ważne, żeby to złożyć w terminie, ponieważ na ten moment termin nie jest tak jak w ubiegłym roku czerwiec, tylko 15 maj. Na razie nikt tego terminu nie przesunął, a pamiętajmy, że za każdy dzień zwłoki jest 1% obniżana dopłata, więc szkoda by było tych pieniędzy. A patrząc na to, że ruch jest stosunkowo nieduży przy wnioskach obszarowych, można sądzić, że ludzie odkładają sobie to na trochę później. Albo myślą o 500+, bo to tak, od dzisiaj można składać. To dopiero jak się przerzuci 500+, to wtedy dojdą do... Ale jeżeli 500+ się złoży 15 czerwca, tak samo się go dostanie od 1 kwietnia i nie ma tu żadnej różnicy. Natomiast przy wnioskach obszarowych, jeżeli się ktoś spóźni po 15 maja, będzie tracił 1% za każdy dzień. Sporo. I jest też druga duża kategoria możliwości uzyskania środków. To są środki modernizacyjne na budowy obór, na budowy mlecznych, jak i bydła opasowego, na budowy chlewni do produkcji prosiąt, ale również z tej kategorii najbardziej powszechnej wnioski do możliwość kupienia maszyny, możliwość też wybudowania czegoś na mniejszą skalę. Ale mówimy o pożyczkach, tak, czy o dopłatach? To są wszystko dofinansowania Unii Europejskiej, także tutaj stracić to 50% byłoby czasem naprawdę szkoda, bo obora przyzwoita kosztuje do 1 000 000 zł, więc tu naprawdę jest o co powalczyć i co. Te wnioski są dosyć trudne i doradcy muszą dość często, mówiąc inaczej, nagimnastykować się, żeby tak napisać wniosek, żeby ten wniosek spełniał przynajmniej podstawowe wymogi, te minimum, żeby uzyskał. A to jak ktoś pisał kiedyś wniosek do Unii Europejskiej, ten wie, że tych paragrafów... Jest tam straszna ilość tych paragrafów, jest wiele miejsc, gdzie można uzyskać punkty, szczególnie preferowani są młodzi rolnicy i osoby z wykształceniem rolniczym. Więc tutaj jest jakby troszkę łatwiej, natomiast wszyscy pozostali no muszą czasami się nagimnastykować, żeby tak tą produkcję ustawić sobie na ten rok już, żeby w przyszłości uzyskać efekt, który im pozwoli dzisiaj dostać dofinansowanie. Te wnioski są składane do 29 kwietnia i my je... Wnioski o modernizacyjne, tak? Bo do połowy maja obszarowe? Do połowy maja obszarowe, a to modernizacyjne do końca kwietnia. I tu jest naprawdę duży stłok już i bardzo proszę, żeby się rolnicy zainteresowali, podeszli do swoich doradców. Nie wszyscy doradcy umieją zrobić te wnioski, to przyznaję, ale praktycznie w każdym zespole i na pewno w zespołach na terenie Sądecczyzny, jak i Tarnowskiego, tam doradcy są już przygotowani we wszystkich powiatach. Więc bardzo proszę, żeby jak najszybciej podejść do tego tematu i przynajmniej sprawdzić, czy nie ma szansy na uzyskanie jakichś środków, bo szkoda by było potem żałować. Nie wiemy wcale, nie mamy pewności, że będzie kolejny nabór, ponieważ w tych kategoriach pierwszych trzech, które wymieniłem, czyli w kategorii obór i chlewni, jest to program krajowy, więc on może się po prostu skończyć i nie będzie więcej. Natomiast ten modernizacyjny jest z kolei podzielony na województwo. Patrząc na zainteresowanie w naszym województwie, to on też pójdzie w pierwszej turze, także może nie być drugiej tury, więc trzeba się naprawdę przyłożyć. Wspomniał pan o tych oborach, które mogą kosztować nawet około 1 000 000 zł, a co z tymi rolnikami mniej obszarowymi, którzy będą chcieli o mniejsze pieniądze się ubiegać? Tak, dla nich jest właśnie ta kategoria D, czyli czwarta kategoria, najbardziej powszechna, której najwięcej robimy. Bo u nas są właściwie gospodarstwa takie małorolne. No, są różne. Są bardzo różne. Są gospodarstwa takie, które mają po 2-3 hektary i mniejsze, ale są też gospodarstwa, które mają po swoich 10 czy 15 hektarów, a de facto gospodarują na 50 czy 100 hektarach. Więc takie obory. Wydzierżawionych, to prawda. Więc inwestują i ci, i ci. Ci mniejsi inwestują z tej kategorii bardziej powszechnej, powiem tak, wojewódzkiej, gdzie to się rozpatruje wszystko na naszym województwie, a te pozostałe są krajowe. Z tym, że szanse w tych krajowych też mamy bardzo duże, więc nie ma problemu, warto moim zdaniem złożyć. Trzeba mieć część, 50% swoich. Tak, 50% swoich, przy czym powiem tak, banki chodzą za, tak powiem, rolnikami, którzy chcieliby skorzystać z kredytu takiego prefinansowania tych środków, żeby można było tą inwestycję ruszyć. Ale takich zgłoszeń mamy już dość sporo, ale jeszcze chciałem poinformować, żeby jednak ktoś nie zagapił się, bo przyjdzie do nas 20 kwietnia, już naprawdę niewiele będziemy w stanie zrobić, bo nie zdążymy mu przygotować wniosku. Czyli warto, jest piątek, może jeszcze w weekend sobie odpocznijmy, ale od poniedziałku tak, już zdecydowanie podejść do doradców i zapytać, czy przypadkiem nie ma możliwości u niego czegoś uzyskać. Ja rozumiem, a dopłaty jak najbardziej lepiej złożyć wcześniej, ponieważ one są rozpatrywane kolejno i dzisiaj są ludzie, którzy jeszcze czekają na pieniądze z zeszłego roku, a są ludzie, którzy już dawno je dostali.
Czy to zależy od tego, jak szybko się złoży? Tak, to tak zależy. W zasadzie tak było przynajmniej do tej pory, że jak się złożyło wcześniej się miało pieniądze. Kto pierwszy, ten lepszy. No tak. Bywa, że na przykład coś się zatnie w jakimś momencie, tak jak się zdarzyło w tym roku i gdzieś tam w systemie coś się zacięło, no i automatycznie ci, co mieli później, no czekać, jeszcze być może będą czekali chwilę. Mhm. Rolnicy, jak wiadomo, najczęściej mają dość daleko do miejscowości, w których mogą dopytywać o ośrodków doradztwa nie rolniczego. Jest tak źle. Jesteśmy w każdej gminie. Tak, tylko że wtedy mogą wybierając się w trasę, że tak powiem, zostawiając swoje gospodarstwa, mogą załatwić i jeden, i drugi wniosek. Tak, oczywiście. My jesteśmy, mógłbym tutaj wymieniać gdzie, ale w Nowym Sączu jesteśmy przy samej agencji. W Tarnowie jesteśmy na Mostowej, w Brzesku na Bieckiej, na Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej i tak dalej. Także no tutaj wszędzie jesteśmy cały czas, a oprócz tego są dyżury w gminach. Dziś sporo pracowników dyżuruje jeszcze w gminach, dlatego że również tam wypełniają dopłaty obszarowe. Nie koniecznie w starszych biurach powiatowych, ale również w terenie tam właśnie, gdzie normalnie ci doradcy są. Dzisiaj można tam sobie wypełnić wniosek. Mam nadzieję, że przekonaliśmy słuchaczy, rolników do tego, żeby się wzięli szybciutko za wnioski o dopłaty obszarowe, a jeśli nawet jeszcze nie myśleli o tych modernizacyjnych, bo być może części nakłonimy teraz do tego, żeby... Uwagi, tak. Żeby ale już ruszył nabór i to warto też o tym wiedzieć, bo nie wiem, czy to było gdzieś ogłoszone tak bardzo publicznie. Zostało ogłoszone na 101.2, 88.3 i 105.1 FM, czyli w radiu RDN Nowy Sącz. Bardzo dobry słup ogłoszeniowy, sprawdza się świetnie. Drodzy rolnicy, no to w takim razie do dzieła. Wnioski modernizacyjne można, jak słychać, już składać. Są dość trudne, ale pomagają. Popracujemy nad tym. Pomagają ci, którzy, jak Państwo słyszeli, są głównie w ośrodkach doradztwa rolniczego, ale także, jak wspomniał Pan Dyrektor, w gminach. Też. Ale są i firmy prywatne, także jeżeli ktoś, może być taka sytuacja, że ktoś się zgłosi do firmy prywatnej, z tym, że no, u nas zawsze może to, ma kto ten wniosek poprawić. Z firmami prywatnymi za tyle ciężej, że one zwykle coś wykonują i, można powiedzieć, nie znikają, ale ich nie ma, ciężko są dostępni, a my dyżurujemy od godziny 7:30 do 7:45 bez przerwy. Jeśli tylko jest taka możliwość, to niech te pieniądze płyną, póki jeszcze mogą, do nas jak najszerszym strumieniem. A nawet rzeką. Bronisław Dudka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.